Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Zaraz mecz Serie A. Torino zmierzy się z Milanem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Grazie per essere qui oggi e buon divertimento! Piłka w grze! Pora na kilka słów o składzie Milanu. Na bramce Maignan, dalej Sandro Tonali oraz Bennacer zagrają na środku pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giroud. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Robi się coraz groźniej. Strata. Mają dużo miejsca z boku boiska piłkarze Milanu. Będzie strzał, uwaga! Tak jest. Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie, całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zagranie do Tonalego. Dobre zachowanie przy tym strzale. Pewna interwencja. Ani przez chwilę nie było realnego zagrożenia bramki. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Dobrze teraz bramkarz broni ten strzał z dystansu. Piłka wybita spod nóg rywala. Strzał teraz. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba.
znowu są przy piłce. Przez ostatnie kilkanaście minut gra toczyła się tutaj pod dyktando Milanu. Stwarzają sobie sporo szans, więc lada chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. Dobry odbiór Linettego. Próbuje szczęścia. No świetnie obronione to uderzenie. Tylko posłuchajmy reakcji fanów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza... Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Brahim Diaz. Jest coraz bliżej pola karnego. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Torino przy linii bocznej. Tam jest miejsce. I bez problemu Mike Maignan. Udane wejście w przeciwnika. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Aj, niewiele brakowało. Dobry pomysł. Aż szkoda, że strzał niecelny. Olivier Giroud. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły... Sędzia rozpoczyna drugą połowę meczu. Milan prowadzi, ale tylko jedną bramką. Pytanie, czy teraz nastawi się na obronę? Linetti. I strzela! A teraz pełen spokój. Mike Maignan. Sandro Tonali. Pewnie teraz kasuje tę akcję. I zawodnicy Torino mogą teraz ruszyć skrzydłem. Piłka zagrana nisko w pole karne. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Zawodnicy Milanu mają przestrzeń na skrzydle. Zagranie do Tonalego. Zespół będzie mu wdzięczny. Aut po tym wejściu obrońcy. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Chyba będzie gol! I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Mamy wynik remisowy, 1-1. Szansa, czy przełamie impas? To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą, bramka. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Mamy teraz wynik 2-1. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią?
I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Uwaga, strzał w kierunku bramki. Łatwy strzał do zablokowania. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Jest już na połowie drużyny. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Niebezpieczeństwo zażegnane. Świetna interwencja. Olivier Giroud. Ależ teraz przegląd pola. Milan ciągnie na bramkę przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mili Państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. A więc mamy 3-1. Złapią kontakt. Świetnie teraz to zablokował. Przechwyt. Dobre zachowanie. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Teraz wspaniała okazja. I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie.